Dzień dobry wszystkim, z tej strony Karamon. Dziś objaśnię jak wykonać legendarny skill run i skill run tzw. Tak awakening. Po pierwsze musimy przygotować od 4 do 5 skill runów level 30, byle jakich. Rozbijamy je u kowala, aby uzyskać 10 kawałków legendarnych które łączymy potem na legendarny skill run. Tą czynność powtarzamy dwa razy, bo potrzebne nam są dwa legendarne skill runy. Koszt dwóch legendarnych skill runów jest około 22 milionów golda. Po drugie, musimy mieć swój główny skill legendarny, a drugi skill run pierwszego levelu. Rozbijamy go na kawałki, aby uzyskać engrave run potrzebny nam do Awakeningu. Pamiętajcie, rozbijamy ten pierwszo nie swój główny skill. Po trzecie, przechodzimy do zakładki engrave run. Engrave run. Jak widać, umieszczamy na skill run legendarny w głównym slocie, na dole uzyskany wcześniej engrave run. Po prawej mamy Seal of Engraving, który pozwala nam wybrać jedną z trzech opcji engravingu. Jeżeli nie posiadamy Seal of Engraving, podczas engravingu dostaniemy jedną z trzech opcji randomowo. Następnie klikamy opcję Engrave Rune. Tu mamy nasz czeka wybór jednej z trzech engravingów. Wybieramy ten, który nas interesuje. Klikamy Engrave Throne. Koszt 200k. Po wykonaniu engravingu przechodzimy do zakładki następnej czyli Run Awakening. Tu wcześniej przygotowany Engrave Run łączymy z naszym legendarnym skill runem, i w tym momencie są losowane randomowo dwie pierwsze wartości, tak zwane widełki: od do. I tak proszę Państwa, mamy nasz Awakening Skill Run. Mam nadzieję, że te informacje Wam pomogą i zapraszam do śledzenia moich materiałów o Andecember. Dziękuję szli z wszystkim za uwagę. Ja się z Wami dzisiaj już żegnam. Pozdrawiam was. Ahoj!